Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Okej, jak pewnie słyszycie, dopiero teraz wchodzi odcinek, na którym mam nowy mikrofon, gdzie na chyba dwa odcinki wstecz odcinku z Good Game'a mówiłem, że wtedy po raz pierwszy nagrywam z nowym mikrofonem, tak? No to więc teraz już wiecie, ile na zapas tych odcinków miałem, no chyba z 10, jak nie więcej, także spoko. Ale okej, wracamy do rozgrywki, mam nadzieję, że teraz dźwięk będzie naprawdę dużo lepszy, będzie mnie dobrze słychać, nie będzie tych ech, sprawdzałem, nie powinno być, więc będzie git. Okej, teraz tak, jakie mamy zadania, bo ostatnio byliśmy w kopcu Pylarza i tam udało nam się odzyskać ten fragment chyba Utrada. Dowiedz się, jak możesz pomóc innym towarzyszom, tak? Okej, spoko. To sobie tu pójdziemy i oprócz tego możemy chyba iść do tego kowala i sobie tam załatwić jakiś oręż nowy, tak? Bo tak, taką informację od Skiora dostaliśmy. Broń. Ja walczę toporem wojennym, więc właśnie, żeby mi się nie pomyliły topory, muszę wziąć topór wojenny, bo to jest jednoręczny, tak? Ja walczę jednoręcznymi broniami. Ktoś tu jest? Nie, tu. Skior. Musisz się jeszcze wykazać. Szukam pracy. Przyszedł do mnie jeden ze strażników Smoczej Przystani, zmartwiony ucieczką jednego z więźniów. Jarl ma zbyt wiele spraw na głowie. Nie będziemy go tym kłopotać. W tej chwili nie obchodzi ich, co się z nim stanie. I ja też mam to gdzieś. Najlepiej po prostu go zabić i zakończyć sprawę. Zajmę się tym. Uważaj, ten człowiek jest podobno niebezpieczny. Zbiegły przestępca, okej. Dałem ci już pracę, więc się za nią zabierz. Okej. W takim razie ja już sobie pójdę. Okej, a inni? Bo ja wiem, że tu powinien teraz jeszcze jakiś wątek do przodu pójść, ale... Niektórzy ludzie myślą, żem głupi. A nie pracujesz już przypadkiem dla Skiora? Mhm. Okej. Wróć do mnie, gdy skończysz, co masz do zrobienia. Czyli nie da się dwóch zadań naraz. Dobra. Robimy tak. Która godzina w ogóle? 6:15 rano. To pójdziemy spać na 2 godziny, idziemy do kowala i będziemy wtedy myśleć, co dalej. 2, tak jest. Okej. Co się stało? I lecimy. I lecimy do kowala Eorlunda siwowłosego. A potem spróbujemy tego przestępcę zabić. Tak jak nam powiedział Skior. Że mam siłę i zgramora, a mój brat ma jego spokój. Okej. Gdzie jest ten... tu powinien być kowal. Chodźmy tu. Jest. Dobrze. Mam sporo stali do wykucia. Tak jest. Podobno mogę dostać u ciebie broń. Tak, chłopcze. Z tego co słyszałem, przyjęli cię do towarzyszy. Mogę ci wykuć każdą broń, jaką sobie zażyczysz. Najlepsza kuźnia w Skyrim. Właśnie przed nią stoisz. Tak jest. Chcę topór wojenny. To się nazywa sprytna broń. Lekka, mocna, praktyczna. Rozwal w moim imieniu kilka czerepów. Dokładnie. Aha, i nie mogę biegać, okej. To teraz sprzedajemy. Hmm. Ślepyś, chłopaku? Jestem kowalem. Dobra, nie to... Byle dureń by zauważył. Co masz na sprzedaż? Chwała bogom. Wow. Ślepyś, chłopaku? Ja cię. To... To jest nasz. To sobie go... Założymy stalowy topór wojenny niebiańskiej kuźni. Dobrze.
tu po jednym. Buty, rękawice, hełm. Zbroja, dobrze. Różne. Sztabki. Niech będą. I broń. Musimy sobie broń iść. Iść tyle. Broń musimy... Nie broń, co ja mówię. Tak, broń. Musimy sobie iść przepalić, tak? Nauczyć się tych zaklęć. I być może sobie coś zaklniemy, jak będzie taka możliwość. Zobaczymy zaraz. W ogóle, gdzie mamy to zadanie? Tutaj jest zbiegły przestępca, tak? Okej. Zaraz tam pójdziemy, aczkolwiek najpierw uczymy się zaklęcia z broni. Oki. Jesteśmy u Farengara. Bóstwa ci sprzyjają. Tak jest. Zdejmij zaklęcie. Jest już znany. Do smoczej przystani, by przedyskutować obecne zmagania. Tak chcę. Premia do przywracania. Reszta tych wszystkich. Dobrze. Wielkich wojowników. Teraz tak, pytanie, czy uda mi się coś stworzyć? Ten przeklęty konflikt spowodował, że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom. Ja na przykład wolę księgi i magię. Obrażenia. Czekajcie. Czekajcie, co jest? Nie. Stalowy topór wojenny, dobrze. Zaklęcie. To? Od mrozu czy od ognia? Od ognia. Co? Tworzymy? Jest. Stwórz? Ach, ogień. Kapryśny żywioł. Uuu. Zabójczy, lecz zawsze ekscytujący. Okej, coś się udało. Teraz przedmiot. Może tak, zaklęcie. Zaklęcie, premia do przywracania. To bym sobie chciał użyć. Przedmiot. Żelazna okuta zbroja, tak? Albo żelazny hełm. Żelazny hełm sobie zróbmy. Klejnot duszy ten. Twórz. Tak. Pięknie. Coś tam się zaklnęliśmy, dobrze. Zobaczmy, czy ty, Farengarze, masz coś do sprzedania. Przybywasz do smoczej przystani, by przedyskutować. Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. Duszę. Dobra. Kup. I większa dusza. Okej. Okay. Mało złota, ale to nic. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Tak jest. Zimowa twierdza, dobra. Zaklęcie. Albo przedmiot. Orkowy łuk. Zaklęcie. Obrażenia od ognia niech będą. Mhm. I... I jeszcze klejnot duszy. Pomniejszy. Proszę bardzo, twórz. Mamy zaklinanie i będzie poziom. Super. Co jeszcze możemy sobie teraz zrobić? Premia do magii. Zwiększa magię o 20 punktów. Robimy to. Przedmiot. Niech będzie naszyjnik. Czy może rękawice? O.
I mniejszy klejnot, dobra, twórz, uwaga. Super. I teraz jeszcze tak, zaklęcie, przywracanie mamy. Premia do alchemii, do regeneracji magii, o. Niech będzie zbroja i pomniejszy twórz. Okej. Teraz to, przedmiot, tarcza, zaklęcie, odporność na mróz jeszcze większa, tak? Dobrze, robimy. Tak jest. No i super. Okej, pozaklinaliśmy się także trochę. Teraz jak stoimy z naszą tutaj... Czekajcie... A nie, bo ja w końcu tych naszyjników nie ten. Okej. To bym chyba założył sobie. O. Okej. Co masz na sprzedaż? Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. To ci sprzedam, to ci sprzedam. Talosa też. Zwoje ci mogę sprzedać, nie będę korzystał. Księgi. Na razie może nie. Jak się napełniało duszę? Bo jakoś to się robiło, ty. Jakoś to się robiło. Co wiesz o krzykach? Może tak, o. Albo co to znaczy być smaczym dziecięciem? O. Nie wiem za wiele. Znam tylko opowieści o starożytnych bohaterach, którzy za pomocą głosu gromili wrogów Skyrim. Mówi się, że kiedyś cesarze byli smoczymi dziecięcami. Ale to skończyło się, gdy w czasie kryzysu otchłani umarł Martin. Siwobrodzi zdołają powiedzieć ci więcej niż ja. Zgłębili drogę głosu, a nauki pobierał u nich sam Tiber Septim. Co wiesz o krzykach? Wiem tylko tyle, ile usłyszałem w starych opowieściach. Krzyki są starożytną formą magii, która za pomocą głosu uwalnia swą moc. Jeśli potrafisz korzystać z krzyku, porozmawiaj z siwobrodymi. Będą wiedzieć, co robić. Dobrze. Czyli tyle. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Czyli tyle, dobrze. To teraz tak wyglądamy. Myślałem, że będę się świecił, ale widzę, że się nie świecę. A co sądzisz o najemnikach? Aha, muszę sobie broń dać do ulubionych. Tak jest. A to mogę sprzedać, bo to zaklęcie już znamy. W sumie okej. To profesja w twoim stylu. Jakie mamy tutaj? To? Tak jest, jest na czerwono. Oki. Oki. Teraz pytanie. Mój strój się powinien świecić. Oprócz tarczy. Ale się nie świecę, nie wiem. Nieważne, w każdym razie wiem, że mamy poziom. Wow, ale dziwna ta, nie? Dobra, zdrowie do 200 i na razie na zdrowiu kończymy. I teraz sobie... Co możemy sobie tutaj zrobić? Siekierą, a toporami wojennymi? A ja mam jaki topór? Chyba bitewny, nie wiem. Jaki ja mam? Topór wojenny, dobrze. Okej, okay. Idziemy teraz tutaj tego gościa. Farma chłodorytu. Szybka podróż, tak? I będziemy gonić tego gościa, zobaczymy gdzie on pójdzie. On jest tutaj, okej. Okay. Idziemy się nim zająć w takim razie. Zadanie dla towarzyszy. To jest ten, okej. Okay. Halo? Czego? Jest tam kto? Dobrze, pali się. Działa magia.
Tak jest. Pięknie. Robi się nerwowo, kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika z wyciągniętą bronią. Dobra, tyle. Ograbiony, zadanie zrobione. Możemy wrócić do teraz towarzyszy. Szybka podróż, nie chcemy się tak biegać. I lecimy. O, a ci co? Pomidory dalej tu się walają, tak jak wcześniej. Izolda. Nie chcę. O, ty pijak. Dobrze, i chciałbym teraz dalej wątek tych towarzyszy poprowadzić, bo wiem, że coś tam trzeba było robić dalej. Pomóc ci w czymś? Mamy mnóstwo pracy. Ten zbiór już nie będzie sprawiał problemów. Małymi krokami przywrócimy honor tej krainie. A ty przynosisz honor towarzyszom. I co ważniejsze, również złoto. Oh yeah. Okej. W porządku. A, jesteś. Szukam pracy. Tak, mam dla ciebie coś specjalnego. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. O. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Jeszcze porozmawiamy. Okej. Okej. Gdzie znajdę podziemną kuźnię? Zapomniałem, że się nie orientujesz. Pod niebiańską kuźnią. Tam, gdzie pracuje Eorlund. Drzwi są ukryte, ale pokażę ci drogę. Okej. Dobra. Następnego razu. Czyli o północy mamy tam się z nią spotkać. Z nim, okej. A ty? Jesteś na polowaniu? Możesz mi pomóc w trenowaniu strzelectwa? Pokażę ci, co potrafię. Okej. Tyle się mogłem nauczyć, bo tyle mam tylko złota. Dobrze. Czyli co? Czyli widzimy się ze Skiorem w nocy. Możesz zadawać mi pytania. Znam naszą historię, spotkamy się z nim w nocy i zobaczymy, o co tam chodzi. A póki co idę jeszcze do Beletora coś posprzedawać, co się da. I zobaczymy, co będzie dalej. Ale ciekawe, co on może chcieć od nas, nie? Pracuje z matką, sprzedając owoce i warzywa. To dziecko jakieś. Wietrzny domek. A czemu ja tu idę w ogóle? Aha, bo chciałem też jeszcze z książki sobie tu schować chyba jakieś. Dobra, umieść. Nie mogę? Aha, bo są te listy. Dobra, no to tyle. To mogę wszystko sprzedawać w takim razie. Nie ma strachu. Nie ma strachu, idziemy do Beletora, proszę bardzo. Mam tu coś dla każdego. Tak wiem. Wszystko. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. Dobra. Orkowy topór wojenny mrozu. Żelazny topór wojenny już mi się nie przyda. Żelazna strzała, wartość 0. No to takie. Strój, futrzana, futrzane, buty, tarcza. A reszta jest moja, dobra. Rzucanie czarów przywracania kosztuje 1% mniej, okej. Okay. Zwiększa magię o 3 punkty. Rozumiem, że chyba to zaklinanie też zależy od tego, jaką wielkość tej duszy weźmiemy, tak? Im większa dusza, tym bodajże będzie chyba większy ten bonus, tak? Tak to rozumiem. Co się stało? Czy ja... Ej, ja niechcący sprzedałem mu chyba ten. Ja cię. Niechcący mu to sprzedałem i teraz muszę to odkupić. Szkoda, że nie ma cofni. Ja nie mogę. No dobra, nieważne. Choroby.
odporność na magię, na ogień, premia przywołania, przywrócenie zdrowia, roztwór zdrowia, trucizna. No dobra. O, właśnie różne. Ametysty, granaty, pusta flaszka po winie, książka. Ty masz wytrychy? Masz. Wartość 6 aż, kurde. Dobra, tyle. Wróć kiedyś. Niechcący się, kurde, ten. O, sprzedałem hełm. Dobra, trudno. Co teraz? Teraz musimy poczekać, tak? Mamy się o północy spotkać. To idziemy spać. W dzień, bo w dzień, ale idziemy spać. I o północy, tak? No to... Chodź 9 godzin. Tak jest. Tak jest. 11. O, Lidia, halo. Idziemy się spotkać w takim razie teraz ze Skiorem. Zobaczymy, co on będzie od nas chciał. Kapłanka. Okej. Coś idzie. Idzie Skior. Która godzina? No za chwilę północ. Czyli chyba idealnie, żeśmy trafili. W czas i miejsce. Dobrze, czyli tu jest jakaś tam kuźnia, tak? Jaka ta kuźnia? Pod niebiańską kuźnią, dobrze. Ale co to za miejsce, nie było napisane, nie wiem. Możemy zaczynać? Co to za miejsce? Oto co musisz wiedzieć. Jorvaskr to najstarszy budynek w Białej Grani. Niebiańska kuźnia była tu znacznie wcześniej niż samo miasto. Podziemna kuźnia tętni starożytną magią, starszą niż ludzie i elfy. Sprowadziliśmy cię tu, by dać ci siłę. A teraz ruszajmy. Okej. O co tu chodzi? O Jezu! Halo? Co jest? To w tajemnicy, gdyż Kodlak jest zbyt zajęty próbą odrzucenia wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy. On sądzi, że jesteśmy przeklęci, ale w istocie jest to błogosławieństwo. Czy coś, co zapewnia taką sprawność, może być przekleństwem? Więc bierzemy sprawy w swoje ręce. Żeby aspirować do miana towarzysza, musisz wraz z nami przyjąć krew wilka. Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? Boże. A co jeśli nie chcę być wilkołakiem? Twój wybór. Nie będziemy cię zmuszać. Ale do kręgu wstąpisz tylko, gdy twoja krew będzie taka jak nasza. Przyjdź do nas, gdy się przygotujesz. Okej. Możemy zaczynać w takim razie. Dobra. W porządku. Widzę, że nie ma innej opcji. Wow. To jest Aela. O kurde. Krew wzywa, bracie. Krew wzywa, tak? Użyj. No. Co teraz się będzie działo? O nie. Mam postać bestii, o co chodzi? O-o. 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 Co ja mam teraz robić?
co ja mam teraz zrobić? Jakieś zadania? Weź udział w rytuale krwi. No dobra, ale to... Nie, mam gdzieś iść, mam coś zrobić? Halo, o co chodzi? Ty, tu są ci. Okej, coś się stało, koniec, tak? Nie wiem. Co się stało? Gdzie jestem? Czemu jestem nagi? Zaczynałam już myśleć, że nigdy nie wrócisz. Twoja przemiana nie była łatwa, ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko, na skale Wisielców, obozuje grupa łowców wilkołaków. Srebrna ręka. Chyba już ich znasz. Zarżniemy ich wszystkich. Co do jednego. Prowadź. Skior już poszedł na zwiady. Okej. Co to się właśnie stało, kuźwa? Narodziłeś się dla Watahy, bracie. Prawie ci zazdroszczę. Pierwszy raz jest zawsze najbardziej ekscytujący. Nawet Farkas nie przysporzył nam podczas pierwszej przemiany tylu problemów, co ty. Teraz jestem wilkołakiem? Jest w tobie krew wilka, ale żeby ponownie skorzystać z jej mocy, musisz nabrać sił. I uważaj, gdzie to robisz. Są w tej krainie tchórze, którzy nie mogą znieść widoku prawdziwej chwały. Okej, co to znaczy być wilkołakiem? Nic, dopóki nie postanowisz tego wykorzystać. A wtedy już wiesz, jak to jest. Siła, szybkość. Ale to nie trwa długo. Pamiętaj, że krew wrogów może podtrzymać moc, jeśli zdecydujesz się posilić. O kurde. Jest takie lekarstwo? Lekarstwo? Ha, gadasz jak ten starzec. Ja nie powinnam tego mówić. Kocham Kodlaka, szanuję go i słucham. Ale w tej kwestii się myli. To nie jest klątwa. Staliśmy się najlepszymi myśliwymi w tej krainie. Jeśli interesuje go kariera Opiusa w Sovngardzie, to droga wolna. Ja wolę tutaj polować i zdobywać chwałę. Okej, dokąd idziemy w takim razie? Srebrna ręka zajęła stary fort na skale Wisielców. Jakże łatwa z nich zdobycz. Okej, tyle. W takim razie ja już sobie pójdę. A gdzie są moje rzeczy? Halo? Halo? Gdzie moje rzeczy są? Nie no, mam wszystko, dobra. Tylko muszę się ubrać, po prostu. Dobra. Wszystko działa. Okej. Może być. Dobra, no to tyle. W tym odcinku byłoby na tyle w takim razie. I w następnym pójdziemy wykonać to zadanie dla Aeli, wyrżnąć wszystkich członków klanu Białej Ręki tam w tym forcie. Kurde, staliśmy się wilkołakiem. No ciekawe, nie? Czy będziemy z tego często korzystać, co? Zobaczymy. Dobra, póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.